Może mi się uda. Niestety bez mikrofonu, bo nie zdążyłem. Ale się udało złapać moment. Dobra, to ja od razu podłączam pod ładowarkę, bo teraz mnie czeka dużo godzin ładowania. To nic. Witam serdecznie. Kolejny test. Mamy pacjenta numer 2. Niestety ten pacjent jest troszkę bardziej chudy. Widocznie jest bardziej zmęczony czasem. Spróbujemy sobie zmierzyć napięcie, jakie mamy na nim. 12,83. Tu nam pokazuje 12,89. Pompę se dałem tym razem na niższy bieg, na 6 W. Temperatura początkowa, tu mamy takie 16, 17, 17. A tutaj mamy takie 16,5. Wychodzi na to. Mamy pootwierane, mamy ciśnienie. Ciśnienie mamy niższe niż ostatnio, bo jest niższy bieg. Mam nadzieję, że zawory są otwarte. Bez obijania w bawełnę startujemy, bo muszę, jak to się mówi, to jakoś ogarnąć. Wentylatorek się przewrócił. Muszę go gdzieś jakoś tak dać, o, żeby tutaj schładzało. Te diody, co ostatnio pokazywałem, to tam. Bierzemy 11 W, czyli pomału mniej niż ostatnio. Tak sprawdzam, czy powietrze idzie przez to. To znaczy tutaj przez tą cewkę, bo to był ostatnio najcieplejszy element w układzie. No, ma takie 23, czyli na pewno więcej niż otoczenie, bo otoczenie ma 11. I akumulator też ma te 11. No, zrobiło się chłodniej na zewnątrz i wewnątrz. No. Tu mamy też takie 11-12. Może nie najlepsze warunki do testu, no ale trzeba pracować z tym, co się ma. Z tego, co liczyłem, powinienem zdążyć, jak to się mówi, przed powróceniu z pracy, więc niech sobie test trwa. Nie będę chodził często, żeby nie świecić, nie wietrzyć. Mam nadzieję, że pompa da radę przecisnąć przez filtry i przez te wszystkie złączki. Więc ja chwilę sobie tu postoję, a wam na razie dziękuję. A więc kilka godzin później, bo już jesteśmy na 10 godzinie i 50 minucie testu. I mamy 40 Ah, jeszcze teoretycznie brakuje 20, żeby było tyle samo co w poprzedniej. Co tutaj mamy? 10,5 W. Tu lecimy na 6. No, pizga dzisiaj, dość ostro pizga. I tu mamy 5, 6, 17. Tu będzie 10, 10, między 10, 12 i pół, coś takiego, 12, no, coś takiego, rozkmina ciężka po nocce, pardon. Test leci, czyli za niecałe 4 godziny muszę być tutaj, żeby to ogarnąć. Za dużo się nie pośpię. Dobra, to do zobaczenia na koniec testu. Niestety nie zdążyłem. Może się minęłem z zakończeniem o 5 minut 10. Źle sobie to wyliczyłem. Myślałem, że będzie też koło 60, a jest takie 57. Czyli między sobą też jest różnica. Dobra. Bierzemy go do poładowania, żeby nie cierpiał za długo. 24,55, czyli ta waga jednak robi różnicę. Kolejny test na szybciora. Trójeczka, troszeczkę lżejsza. Bierzemy 3 W.
Odpalamy pompę. No, pompa, ruch. Pompa ruszyła. Trafo się synchronizuje. Temperatury nam na pewno wzrosną, bo grzejnik elektryczny działa. Więc na pewno troszkę temperatura urośnie za chwilę. Ale chwilowo mamy 10, 8, 11 na systemie. Więc nawet jakby spadało, jesteśmy gotowi do startu. Start 12 godzin po ładowaniu. Lecimy z tematem. Aku leci, nie naciągam na minuty, bo jest wcześnie rano. Mam nadzieję, że jak przyjdę z roboty, to będzie jeszcze trwało rozładowywanie. A więc dobiegam koniec testu trójki. Już tak powoli, ale no te amperogodziny swoje ma ten akumulator mimo wieku. Mimo tego, jak był traktowany, jeszcze walczy. Że ja już go chcę podłączyć do ładowania i sam się wsadzić do ładowania, do łóżka. Więc kończ. Jak to się mówi? Jak to było? Oszczędź wstydu, kończ waść. No, nie chcę skończyć. Cały czas lata tutaj koło tej dyszki. Ale zaraz chyba uderzymy. Te piękne 1,50. No daj mi tą radość. Chcecie podłączyć do ładowania. Toporny ten akumulator. No jeszcze troszkę. No nie. Z jednej strony dobrze, a z drugiej strony źle. Polakowi nigdy nie dogodzisz. No i mamy. Jest grand finale. A więc kolejny pacjent na stole. Czwóreczka. Poczekała sobie. Może złapię. To jest te wyświetlacze są takie. Prawie 23 godziny i 30 minut. Mamy, co tu mamy? 12,93, 3,75 rozładowania, standardowe ustawienia, 12 stopni i 14 na drugim czujniku. Zobaczmy teraz fizycznie, ile nam to tutaj pokaże. Tak. 10,9. 7. Więc jesteśmy koło tego. Jesteśmy koło 9, 10, 8. Odpalam test. Petraczek zaczął hulać. Mucha również na zasilacz. Odpalam UPS-a, żeby pompę odpalić. Ruszyło. Pompa ruszyła. Odezwał się odpowietrznik. Gdzieś coś tam było. Co my tu mamy? Takie 11. I takie 11 z kawałkiem. Drugi bieg. Dobra, muszę obejść i zobaczyć, czy gdzieś coś leci, bo to jest odpowietrznika poleciało, bo go szturchłem. Muszę się upewnić, że nikt, nic mi tutaj nie podeszło. Ciśnienie jest. Nic nigdzie nie leci. Napięcie spada, więc
Cleary. Jak to? Clear. Start. Jest. Dobra. Zobaczymy się prawdopodobnie pod koniec, albo prawie że pod koniec. A więc końcówka. Ostrość i za chwilę będzie akcja. Koniec testu czwartego. Bardzo mnie zszokował wynik, bo wyszło więcej niż jest nominalna pojemność. I dlatego będę miał kilka pytań do tego. No ale powiedzmy, że się udało, bo mamy jeden nominał po tylu latach. Żeby nie było, zegarek z tego. Temperatura 11.1, 11.2, 11.6, 20.1. Tutaj mamy trochę więcej niż 16, 17. A tu mamy coś 11 chyba. Dobra, ten się udał. Biorę za ładowanie się i szykuję kolejne za chwilę. A więc mamy 4 ogniwa, które są po testach i teraz muszę to wprowadzić do całego systemu. Góra jest cała zrobiona już szeregowo, czyli to jest jeden bank 24. Tu mam tak. Tak, te dwa. No i to jest wypięte. I teraz muszę to zacząć układać, żeby było git. Więc muszę wszystko tutaj rozpiąć. Te dwie dolne półki muszę rozpiąć, żeby dobrze to poukładać. I żeby to już miało pomału ręce i nogi. Więc czeka mnie trochę roboty. Więc nie zanudzam. Pokażę efekt później, bo już to kiedyś pokazywałem, jak robiłem mostki. Te mostki, więc możliwe, że wrzucę odniesienie w tym rogu do filmu. No i minęła prawie godzina. I tak, to już jest przygotowane, jest główny plus. Idzie mostek, czyli te dwa są równoległe. Mostek i idzie do minusa. Okay. Już balanser wyrównał napięcie, było 10 mV. Różnicy, ale już się wyrównało. Mierzyłem na szynie, wszystko jest ok. Teoretycznie jest przygotowane, tu jest ta luka, żeby tu wstawić te dwa akumulatory. Tu są dwa i tu są dwa, czyli tu będą dwa i jeszcze tu będą dwa. Ale muszę je najpierw pomierzyć, żeby dopasować mniej więcej pojemności. Tutaj mam już mniej więcej dopasowane. To są te dwa pierwsze z testu, co były. No, cztery pierwsze z testu. Tutaj jest 5 amperogodzin na banku różnicy, więc to powinno dać radę. Biorę kasetę przy Was. Jeszcze nie odpalałem tego, tylko sobie pomierzyłem. Jest zoom. Nie wybuchło, więc jest ok. Nie ma żadnego prądu wyrównania, nie ma. Wszystko działa. Dobra, tyle. Teraz biorę te 2-4 do ładowania i lecę dalej z tematem. Jeszcze dużo roboty przede mną. A więc kolejny pacjent na stole. Piątka. Zaczniemy w troszkę w innej kolejności, żeby się nie znudziło. Mamy 10.6, 10.3. Tu nam pokazuje nam, muszę przetrzeć, troszkę tutaj się zrobiło jakoś zakurzone. Podświetlimy, żeby było ładnie widać. 10 na intemp, a external na 14. No jakoś ten external tak troszeczkę leci w kulki. External jest pod klemą.
Minęło od ładowania 22 godziny i prawie 50 minut. Wszystko mamy naszykowane. Mamy wentylator, mamy zasilacz z mojej sieci. Będziemy patrzeć, ile zużyliśmy prądu. Mam nowy pomysł, jestem w trakcie, tylko czekam jeszcze, jak to się mówi, na zmaterializowanie tego planu, więc jak to się mówi, kiedyś będzie bez tego, będzie coś innego. Dobra, nie zagaduję, odpalamy test. Czas start, fajne napięcie startowe jest, 13. No i lecimy z testem. Wszystko ruszyło. Ciśnienie mamy, gdzieś powietrze jest, co chwilę odpowietrznik coś tam puści. Mamy 21 W i tutaj mamy takie, no 11, 12, tutaj jeszcze mniej, takie 10 pomału, 11. Dobra, nie zagaduję, bo tych testów jeszcze będzie dużo. Nie wiem, czy ktoś wytrwa do końca, bo to jest dopiero piątka. A tam jeszcze, tam nie widać, ale tam leżą kolejne. Dobra, nie naciągam. Do zobaczenia prawdopodobnie na koniec. A więc test dobiegł końca. 23 godziny. A tu mamy 17. Więc troszeczkę się rozminęłem o 6 godzin. Więc na przyszłość wiem, co poprawić, żeby było lepiej. No i dobra. Prąd jest. Pomiary temperatury są o kant dupy teraz, bo za dużo czasu minęło między testem, raczej zakończeniem, a wynikiem. Więc jak to się mówi, wiemy, ile co. 10,6, 10,4, 10,5. Dobra, tyle w temacie. Kolejny pacjent i ma podobny wynik co inne. A więc zaczynamy kolejny test. Kolejny pacjent numer 6. 2 godziny 40 minut od ładowania. Otrzymuje napięcie 12,95. Temperatura się zgadza, nie mylicie się, jest 19, otoczenie jest 15. Muszę dogrzewać warsztat, no warsztat, garaż grzałką, więc wykorzystuję to, że pompa idzie, więc załatwiamy dwie rzeczy. Ciśnienie jest, wycieków nie ma, już w końcu. Może w końcu to trochę przeschnie, ale nie wiem. Stan płynu się zgadza. Jesteśmy gotowi do testu. Mam naszykowane wszystko, na prąd jest, wszystko jest. Aha, ważna rzecz. Tu mi pokazuje 15, a co mi pokaże ten mój Dings Booms? 12,3 i 11,4, 11,8. Trzeba na żywo spróbować. No, 12,4, 12,2, coś koło tego. Będziemy musieli to jakoś uśrednić w tabelce. No i co? Start. I prawdopodobnie 16 godzin, więc tym razem może zdążę. Kasujemy licznik i zaczynamy od nowa. Liczymy od góry, od dołu zaś. Ten wyświetlacz jest zajebisty, tak jak w opisie. I lecimy z tematem. Jestem mocno ciekawy, ile uda się wyciągnąć z tego pacjenta. Ma standardową wagę jak pozostałe, więc raczej nie będzie źle. Do zobaczenia za 8, 9, około 10 godzin, a później dalej zobaczymy.
Dobra, tyle na razie. A więc test zakończony. Rozminąłem się o godzinę. Jak widać, 64 amperogodziny. No, nie ma źle. Brakuje 10. Zobaczmy temperaturę. Tu zawsze mierzyliśmy. Ostrość, jest ostrość. 11,7. 11,5. Tutaj mamy troszkę więcej, bo dalej grzejemy sobie grzejniczkiem. Więc temperatura rośnie. Dobrze, odłączamy, ładujemy. A więc można powiedzieć kilka dni później. Próbowałem podładować akumulator, ale on naprawdę potrzebuje z powrotem te 60, prawie 1 amperogodzin. Próbowałem go z sieci tutaj zasilić, tutaj z mojego bezpośredniego zasilania, co mam na razie do tamtego rozpierdolnika podłączonego, ale powiedziałem sobie, że spróbujemy skorzystać z tej małej przetwornicy. Na 2 amperach daje radę, jest na 2 ampery ustawione, jak widać daje radę, jedynie troszeczkę się grzeje. Teraz muszę złapać, cewka się grzeje, 42-43 stopnie. Myślę, że to się zaraz jakoś ureguluje. W sumie 2 ampery bierze. Napięcie ustawiłem na 15 V na przetwornicy DC-DC, bo ładowarka wytrzymuje 17. Według zaleceń producenta tak to zrobiłem. Więc ładujemy z akumulatorów akumulator. Ten pacjent został dolany, dolewałem wodę po troszkę i to jest ostatnia dawka, którą dostał. Jest, osiągnął teraz wagę nominalną, czyli 25,4, czyli praktycznie dodaliśmy mu 300 ml, jak się nie mylę. Kolejny pacjent czeka, ten ma troszeczkę już gorszą wagę początkową, to dużo, więc będę, jak to się mówi, aktualizował, jak to idzie, nie zagaduję, bo odcinek się zrobił naprawdę długi, więc nie będę naciągał na czas. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się komuś spodobało, to mnie bardzo cieszy. Więc jak coś, to do zobaczenia w najbliższym czasie. A w tym czasie to się musi naładować, zanim zacznę się brać za kolejnego. Skończyć jeden, zacząć drugi. Trzymajcie się. Miłego, spokojnego dzionka. Cześć.